megalomaniak gada do urządzenia. Witam serdecznie, Paweł z tej strony, Lab Trekking. Rykoszetem bądź nie, celowo bądź nie, no chyba celowo, dostałem łańcuchem. No trzeba respektować akcję szlachetną. Nie jest to gorąca szesnastka, natomiast Walk 16 Challenge, tudzież Ride 16 Challenge, ewentualnie Shoot 16 Challenge, Shoot, czyli 16 zdjęć natury. Wychodzisz w plener, przechodzisz swoje i wspierasz akcję pieniążkowo, hajsowo, na się pomaga. Zaraz tutaj Wam wrzucę w opisie link do zbiórki. Zbiórka na Iwara, dzieciaczek pewnego włóczy kija i włóczy kijanki. Akcja zapoczątkowana przez ojców bushcraftu, EDC-ków. No i poszło. Marasy nominowały Bush Brothersów, Bush Brothersy mnie, także dzięki. Dzięki Janusz, dzięki Krzychu za nomination. Przechodzę swoje. Jesteśmy aktualnie tutaj z koleżanką Martą na imprezie o nazwie Dog Trekking, a dokładniej Gold Dog Trekking. Mamy zamiar przejść traskę 27 km z piesełkami. Jest Lesia, jest Sany. Idziemy w szczytnym celu, pieniądze już płacone i oczywiście, no żeby akcja trwała dalej, szła w świat, że jest szlachetna, no to trzeba dalej kogoś nominować. Klaps. Moje nominacje wędrują do Konrada Buszy, Michała z kanału Forestowo, a także Wujotesa Wojtasa z Live Outdoor Life. Wszystkich tych trzech dżentelmenów wiem doskonale, że mocno się pałętają po terenach zielonych. Nie będzie dla nich raczej problemem przejście pewnego dystansu. Natomiast wpłacamy, bo to jest najważniejsze. Czas się liczy. Jeszcze raz powtarzam, link do zbiórki w opisie tego filmu. I tymczasem zapraszam Was do obejrzenia kilkunastu może kadrów z naszego Gold Dog Trekkingu, spacerku. Dzisiaj z miejscowości Leszczyna pod Złotą Ryją pod Złotą Ryją na Dolnym Śląsku. No około 30 pewnie pęknie, bo mamy zamiar trochę pobłądzić, standardowo, tak. No, tak naprawdę nie mamy tego zamiaru, ale zawsze to wychodzi w praniu. Ale mówimy, że mamy zamiar, no. Bo łatwiej się wytłumaczyć z tego. Dokładnie. No nic. Trzymajcie się, teraz prawdopodobnie będzie treść z podkładem muzycznym i piękne widoki z trasy. Pamiętajcie o wpłaceniu kasy na Iwara, synka dwóch zacnych ludzi, którzy też pałętają się po lasach. Ratujmy jego słabe serducho. Mało czasu, więc sprężajmy się. Hej! Włączę się z nagrywką. Kilka słów do powiedzenia. Jesteśmy na, podejrzewam, sprawdzaliśmy jakieś 2-3 kilosy temu, że 25 kilometr, więc teraz już gdzieś na około 28. Delikatnie pobłądzone, delikatnie.
No ale z tym jest przygoda, dużo jak na mnie. Jak na koleżankę z tyłu, która jest hardkorem, to niekoniecznie dużo, ale dla mnie dużo trawersów, jakichś takich przedzierań się przez jagódki, przez krzoki, żeby znaleźć żelazny krzyż, na którym już kiedyś byliśmy przy okazji dog trekkingu z jakieś 3 lata temu. Właśnie też Gold Dog Trekking. No i odnośnie tej marki, standardowe dzięki, wielkie dzięki dla Mariusza za zaplanowanie tej trasy. Jest skwarnie miłosierny. Gdybyśmy szli jakimiś polami, rzepakami czy innym odsłoniętym terenem, byłoby bardzo ciężko. Z racji na psy, z racji na nasze głowy, 27-28 stopni. A tak cały czas praktycznie lasem, zacienienie i dużo cieków wodnych. Strumyków, przeprawy przez strumyki, często nawet samym szlakiem spływa strumień, potoczek. Dwie jeszcze rzeczy. Kolejne pozdrowienia, żeby ten kanał był jeszcze bardziej serdeczny niż jest. Pozdrawiam pana z takiej starej dosyć chatki w Stanisławowie, tak się nazywała ta wioska? W Stanisławowie wyszedł miły pan z domku i krzyknął: cześć, oglądam cię na YouTubie. Zmroziło mnie, bo znowu ta popularność to raczej nie jest nic dobrego. Myślałem, że te 300 viewsów każdego filmu, te 300 wyświetleń to raczej rodzina, tak, najbliżsi. Najbliżsi, dla których można by robić tam wesela i inne takie uroczystości. A tu jednak ludzie wychodzą z domów i pozdrawiają jak papieża. No nie, no bez przesady. I druga informacja. Na trasie mijaliśmy dog trekkerów, parkę z pieseczkiem, Goldenem, jeśli pamiętam. I pan zagadał, że kojarzy również kanał, że dzięki filmom o Gold Dog Trekkingu z kanału Lab Trekking trafił na właśnie tą edycję dog trekkingową, na tą kameralną imprezę, którą zawsze w opisach czy w filmikach starałem się przedstawiać bardzo pozytywnie, bo jest to naprawdę kameralna, miła imprezka. Za to dzięki, Mariusz, i za to również dzięki tym wszystkim, którzy gdzieś trafiają z Lab Trekking i decydują się, żeby przejechać na przykład pół Polski i sobie podreptać po Przedgórzu Kaczawskim. Blisko 30 klocków w nogach. Także Hot 16 Challenge dla Iwara zaliczone. Pamiętajcie o opcji wpłacenia kasy na serce chorego dziecka. Tyle ode mnie. Marta, jeszcze ostatnie słowo od ciebie. Jak było? Wrażenia? Było jak zawsze fajnie. No i dziękujemy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Hej!